Dwa tysiące polskich misjonarek i misjonarzy prowadzi misje w 97 krajach. W Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji i Oceanii służą najuboższym, chorym i starszym, niepełnosprawnym i osieroconym dzieciom. Walczą z głodem, uczą uprawy roli i różnych zawodów. Głoszą pojednanie i pokój. To dzięki nim ludzie odkrywają miłość i nadzieję. Pomóż polskim misjonarzom. Wyślij SMS o treści misję na numer 72032. To jest temat Dnia Wawieczora. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś naszym gościem jest historyk, pan Piotr Dmitrowicz, radiownet. Witam dzień dobry, serdecznie. dobry, się. Drodzy Państwo, które rocznice związane z historią naszej ojczyzny są dla nas najważniejsze? 11 listopada, chrzest polski. No, 11 listopada, 3 maja. Ustalenie niepodległości Polski. 11 listopada 18 roku. No, na pewno 3 maj. 11 listopada. Unia Polsko-Litewska, y, Polsko czyli Unia Lubelska. E, druga połowa XVI wieku, ale do, dokładnej daty już teraz nie powiem. 4 marca, żołnierze wyklęci, także 10 kwietnia dla mnie też jest ważną datą. Myślę, że 11 listopada, rocznica odzyskania niepodległości przez kraj. Święto niepodległości. Dla mnie na przykład taka data 1410 jest bardzo ważna. To znaczy bitwa pod Grunwaldem. Czasy pewnie Solidarności to przeżyłem czyli rok 80 to też bardzo cały czas ważne Konstytucji 3 maja myślę Panie Piotrze a gdyby pan miał stworzyć ranking takich najważniejszych wydarzeń patriotycznych w historii naszej ojczyzny co byłoby na szczycie? Ja nie wymyślę tutaj prochu oczywiście, i na szczęście jesteśmy w takim momencie naszej najnowszej historii, że po pierwsze wracamy do korzeni, to znaczy świętujemy godnie te rocznice, które były nam bliskie, szczególnie w drugiej RP. Mam tutaj na myśli oczywiście 11 dzień listopada i dzień 3 maja, czyli święto Konstytucji. I do tego oczywiście należałoby dołożyć święto Dzień Pamięci Żołnierzy, który obchodzimy 1 marca, który w tym roku po raz pierwszy miał faktycznie taką oprawę, jaką powinien mieć. To znaczy państwo wzięło... Był swoje... przygotowany z pompą, można powiedzieć, pierwszy raz, tak? Nie, on od, od, w ostatnich latach, w moim przekonaniu to było bardzo pięknie obchodzone, ale nie uczestniczyło w tym państwo. Państwo stało gdzieś z boku. To robiły instytucje pozarządowe, organizacje, fascynaci, grupy rekonstrukcyjne Twoje i tak państwo dalej. się w to angażowało tak, bardzo a w mocno. tym roku po raz Pierwszy włączyło się państwo w osobie chociażby prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, czy też rządu. Ja jako historyk patrzę na to trochę przez pryzmat właśnie drugiej RP. I w drugiej Rzeczypospolitej takim elementem bardzo ważnym, pamięci, tożsamości, oddawania hołdu bohaterom było, była pamięć o powstańcach styczniowych, gdzie przez cały ten okres, pamiętajmy, że oni jeszcze żyli, ich czczono, im oddawano cześć. Oni mieli specjalny mundur. Dzisiaj wracamy do tej tradycji nie tak dawno Ministerstwo Obrony Narodowej zaproponowało taki właśnie przywrócenie takiego munduru żołnierzom wyklętym z tym charakterystycznym ręgrafem, prawda z Matką Boską Ostrobramską lub też Matką Boską Częstochowską tak jak to nosili nasi żołnierze i to jest to jest tym wszystkim fantastyczne więc tak naprawdę my nie potrzebujemy nowych rocznic bo my je mamy tylko chodzi o to żeby je w sposób godny i uroczysty obchodzić Chodzić. Specjalnie mówię tutaj o tej godności, też jesteśmy w przededniu święta. Co to, a propos przeszłości tego czekoladowego. No pożąca? chociażby, no chociażby no to, jest, to, to było tak żenujące i tak prymitywne, że, że powinniśmy jak najszybciej o tym zapomnieć. I jeżeli już jesteśmy przy tych, że tak powiem, dawnych i mam nadzieję minionych czasach, to jeszcze jedna rzecz, próba też w ostatnich latach budowania 4 czerwca jako takiego święta. Ona się nie powiodła, bo ona z góry jest skazana na porażkę, bo to nie jest dzień, który by w jakiś sposób e, łączył Polaków. To jest ważna ale data. Ale głowy innych państw. No, powiedzmy, że, że były raz, przy, przybywały raz nie, ale, ale kto świętował? Władza świętowała. Społeczeństwo, że tak powiem, wiedziało i wie swoje i myśmy świętowali właśnie 1 marca. To wtedy ludzie wychodzili na ulicę, to wtedy odbywały się nie wiem, pokazy filmów, to wtedy z dumą, z dumą reprezentowaliśmy też nasze symbole narodowe. To jest też pewna nowa jakość, że tak powiem, w takim naszym nowoczesnym patriotyzmie to, że nie tylko młodzi ludzie, ale oni szczególnie nie wstydzą się chodzić w społecznych spodobi z nami, nie wiem, Mieczysława Dziemieszkiewicza, Roja, mhm. e, Witolda Pileckiego z symbolem Polski walczącej, czy e, po prostu z białą, czerwoną e, flagą. Mhm. Długo musieliśmy czekać na odkłamywanie tej historii, na przykład dotyczącej e, żołnierzy, wyklętych, niezłomnych. Ja myślę, że cały czas to jeszcze przed nami jest wielka, wielka e, To jest praca. proces, który się rozpoczął, ale jeszcze się nie zakończył. O, i myślę, że, że, że będzie tutaj y, trudno, dlatego że ci, którzy przez lata blokowali czy hamowali y, wszelkie próby y, mówienia o żołnierzach wyklętych, honorowania tych żołnierzy, przywracania ich pamięci, oni nadal w sposób, y, przepraszam za wyrażenie, bezczelny i chamski y, robią, to, robią to nadal. Widzę ostatnie y, wypowiedzi niektórych dziennikarzy, nie będę już tutaj y, wymieniał nazwiska, nie chociażby... Ich promować. Mhm. Y, no właśnie, dotyczące chociażby y, y, pułkownika y, Zygmunta Szendziela Żałupaszki. Y, Wiemy to, o, o kim. No to. właśnie, mhm. to nie jest tak, że myśmy już tą pamięć przywrócili. Jest wiele rzeczy i od strony historycznej, przypominania o tych y, ludziach, y, to są kwestie ekshumacji przecież. Pamiętajmy, że e, trwają ekshumacje na łączce. One nie zostały przecież dokończone. Nie tak dawno... Pilecki nie został do dzisiaj oddańszy. No właśnie, mm -hmm. rotmistrz Witold Pilecki, święty polskiego patriotyzmu. E, nie tak dawno grupie profesora Szwagrzyka udało się jednak odkryć i ekshumować e, około 30 szczątek żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych e, z do, z dowodzonych przez Henryka Flamę. Tych żołnierzy zamordowanych e, w 1946 Roku jest, było około 200. To był największy mord taki na, na, na żołnierzach na Podbeskidziu. Myślę, że to też jest e, ważny element. Takich łączek w Polsce jest bardzo wiele i myślę, że to będą te elementy, jeżeli konsekwentnie one będą prowadzone, które spowodują, że, e, że ta pamięć, że te honory oddawane żołnierzom wyklętym e, się wzmocnią, że to będzie ten element, do którego my e, będziemy mogli się swobodnie w kolejnych latach odwoływać, mhm. na którym będziemy budować swoją pamięć i dumę. Jak dziś powinna wyglądać y, polityka historyczna Polski? Chodzi o te zakłamane treści przekazywane w zagranicznych mediach. Wie pani, to... Ja myślę, Można że się tu... przed tym bronić? Wytaczać, wytaczać procesy? To jest taki właściwy sposób? Też, ale ja myślę, że bo... Pytanie, jak rozumiemy politykę historyczną, bo w moim przekonaniu polityką historyczną powinni się zająć politycy, jak sama nazwa. A wskazuje. promowaniem w historii naszej ojczyzny? Też, ale jeżeli pojawia się sytuacja, gdzie się nas oskarża o zbrodnie w czasie II Wojny Światowej, prawda, już nie będę tych wszystkich rzeczy wymieniał, wszyscy doskonale wiemy, to tutaj absolutnie państwo powinno reagować z pełną mocą w moim przekonaniu, łącznie z wytaczaniem procesów tym, którzy te kłamstwa powielają. Ale polityka historyczna to też jest coś więcej. To jest to, żeby nasza historia i na rodzimym gruncie była popularyzowana. To są filmy. Mówię o filmach fabularnych przecież nie Za Zaczęło tak da... powstawać, prawda? Dotyczące ale, żołnierzy no, ale his, dopiero. Historia, dopiero. Mhm. historia Roja w reżyserii Jerzego Zalewskiego to jest film, który 6 lat, mhm. lat reżyser walczył z państwową instytucją, z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, o to, żeby ten film się ukazał. To, że ta instytucja przez lata blokowała, różnego rodzaju produkcje, czy nie dawała pieniędzy na nie, a dawała na inne mało patriotyczne. To też jest, to czy był jakiś znak czasu, więc powinny powstać filmy o naszej historii, ale takie też uniwersalne, takie, które byłyby dobrze odbierane, czy rozumiane na, na Zachodzie, czy też w Stanach Zjednoczonych. Ja wiem, że zaraz malkontenci powiedzą, a, ale to są potrzebne pieniądze, to tak się nie da i tak. Dalej. Da się. Takie filmy robią o swojej historii. Niemcy robią Rosjanie, robią Amerykanie chyba najlepiej na nie, świecie. Nie możemy przynajmniej jeden tytuł polskiego reżysera wymienić. Tyle, że on wcześniej zrobił zupełnie inny film, a potem niektórzy mówili, że chciał chyba odkupić swoje winy i, i pokazał postać bohatera narodowego zupełnie z innej strony. No tak, ale ja myślę, że, że to nie jest tylko historia najnowsza. Zwróćmy uwagę, że tak naprawdę w ostatnich 20 latach nie, nie, nie powstawały ważne filmy o powstaniu styczy. O powstaniu listopadowym, o powstaniu kościuszkowskim, e, o naszych lotnikach z dywizjonu 303 mhm. chociażby. Tak? Ja wiem, że to jest ważne. O tych Polkach, powtarzany. o Barbarze Czarnowskiej na przykład. No, z szablą na Moskala. No, właśnie, mhm. o, o INCE, tak? Powstał teatr Scena Faktu, powstał taki film, ale to, to przecież też jest, myślę, uniwersalna produkcja. Przecież młoda dziewczyna, która, yy, która, która walczy o wolną Polskę, zamordowana przez komunistów, yy, to, to jest gotowy scenariusz, tylko trzeba, trzeba chcieć, w moim przekonaniu. To, co musimy angażować, to nie wiem, zagranicznych reżyserów, którzy nie być musimy. może łatwiej zdobędą pieniądze. I zrobią z tego nie tylko, no nie wiem, oby, daj Boże, prawdziwie, prawdziwe, jeśli chodzi o treść filmu, ale także no, no, no taki wspaniały, sensacyjny, drogi, kosztowny. Ale ja nie wiem, będzie łatwo sprzedawał musi, za granicą. musi być kosztowny. Ja się nie znam na produkcji filmowej, ale wiem jedno, że te filmy powinni robić młodzi ludzie, młodzi reżyserzy. E, ci, którzy, którzy, którym się przez lata blokowało, to nie może być tak, że Mistrz Wajda powie, że on robi film o Katyniu i przez lata już nikt inny nie może zrobić żadnego e, filmu. Czyli e. dzisiaj zachęcamy. Tak, kolejny tak, kolejny Parę lat. Ja, ja jeszcze, jeszcze się trochę nad, nad Andrzejem Wajdą po pastwie, przepraszam. E, jemu się wypsnęło kilka lat temu. Mu takie zdanie, że właściwie film o powstaniu warszawskim to już nie jest potrzebny, bo przecież on zrobił kanał. Film dyskusyjny, jeśli idzie o wydźwięk, bo to jest kwestia podejścia do powstania warszawskiego, ale to jest film z 57 roku, no na Boga, no nie można w ten sposób postępować, że są reżyserzy, którzy mają pewne tematy, to już inni nie. Młodzi ludzie, którzy się na tym znają, którzy to czują swoim sercem, oni powinni robić takie filmy i to jest, to jest wielka szansa dla nich, ale wielka rola państwa, żeby, żeby wspierać takie produkcje. Mhm, młody reżyser zrobił taki film rzeczywiście opowiadający też jakiś urywek i obrazek z powstania warszawskiego. Widział pan ten obraz? Tak, oczywiście, ale, ale myślę, że, że, że to nie tylko Powstanie Warszawskie. tak? że tu, tu akurat to jest też doskonały przykład i Muzeum Powstania Warszawskiego prawda? i to, co się wokół niego działo, szczególnie w pierwszych latach. Przykład na to, jak można że to jest nieładne wykreować pewną modę na patriotyzm, na historię, na to, że dzisiaj, dzisiaj już nie tylko w Warszawie, ale w wielu miastach Polski, 1 sierpnia o godzinie 17, ludzie się zatrzymują, na ulicach, wyjął Syreny. Pamiętamy, oddajemy, oddajemy hołd. To stało się jakby już elementem, elementem naszej, naszego takiego codziennego patriotyzmu. Więc można, ja powtarzam, tylko trzeba odrzucić te wszystkie takie elementy, że się nie da, że to jest za drogie, że może nie teraz. Patriotyzm że waż... nie kosztuje. Patriotyzm kosztuje, ale my go nosimy tutaj, wie Pani. Każdy z nas go nosi w sercu i każdy z nas, myślę, jest gotowy poświęcić i trochę swojego czasu, i zaangażowania, i energii w to, żeby, żeby ten patriotyzm pokazywać codziennie, w bardzo często może banalnych sytuacjach ale po prostu tak, tak powinniśmy postępować i, i myślę, że, że nadzieja w młodym pokoleniu, w młodych ludziach, którzy, którzy przestali się tego wstydzić. Już dzisiaj... Identyfikują ja... się nawet z hasłami Bóg, honor, ojczysty". No tak? właśnie, dzisiaj już nikt, nikt i ża żadna gazeta, żadna telewizja nie, nie, nie jest w stanie im wmówić, że to jest obciach, że to jest jakiś zaścianek Europy. Ale to Europy. właśnie, dlaczego to jest obciach tutaj, jeśli wchodzimy z flagami, tak? A w Stanach Zjednoczonych, prawie na każdym podwórku, ta flaga narodowa dumnie powiewa. No myślę, że W Polsce po... jest obciech, a tam już nie. Ja myślę, że w Polsce już coraz mniej, ale to była kwestia tej właśnie tego, że te tak zwane elity, czy, czy, czy mainstream przez całe lata 90. taką właśnie postawę promowały, że my mieliśmy być europejscy, a nie... Wyparcie polskiej tożsamości. Dokładnie, dokładnie tak i, i nam wmawiano pewne, e, pewne rzeczy, tak, się wstydzić tego, że nie powinniśmy, że... E, że to jest zaściankowe. Że, no właśnie, że to jest zaściankowe. Dzisiaj ja widzę, widzę dużą nadzieję w przełamaniu tego i to się już, e, to się już dzieje i myślę, że to jest proces, który, który który już nie... Znaczy nie zatrzyma... Ci, którzy chcieliby, nie zatrzymają tego. Już im to się nie uda. Mhm. A... Co możemy przeczy przeczytać dzisiaj w podręcznikach szkolnych na temat Konstytucji 3 maja, na temat żołnierzy wyklętych? To jest temat ciągle przemilczany, czy jednak już nie? Jeśli idzie o y, żołnierzy wyklętych, to oczywiście jest tego coraz więcej i to y, trzeba jasno powiedzieć. W latach 90. Y, w edukacji y, właściwie nie było nic na ten temat. To, to dzisiaj może się to wydawać szokujące, ale nie ja ale wiem wtedy, pamiętam, bo rzeczywiście wtedy, tam była luka. Tam była mhm. luka, ale, ale mało tego, ja, ja y, studiowałem historię w latach 90. właśnie na uniwersytecie warszawskim i pamiętam, że właściwie na palcach jednej ręki można by policzyć y, profesorów, wykładowców, którzy tym mówili. To też był temat kompletnie zamilczany, albo mówiono o nim w sposób żenujący, że jakaś wojna domowa w Polsce była, że były dwie strony ja i oni się żeby na to reagowali? Sprzeciwiali się? Spierali. Wie co? To, to, to różnie było. No dzisiaj, dzisiaj jesteśmy niewspółmiernie nie bogaci o wiedzę, tak? O, jest masa książek na, na ten temat, filmów, jest internet. Wtedy taką wiedzę no, no, można było czerpać albo od rodziców, albo od dziadków, albo gdzieś z jakiejś wąskiej Literatury, y, która była. Więc temat żołnierzy wyklętych się na pewno, na pewno się pojawił i to jest, y, y, y to jest ważne i myślę, że, że będzie tego coraz więcej. Młodzi ludzie fantastycznie reagują na to, proszę mi y, y, wierzyć, bo wielokrotnie były sprawy. To jest te, przykłady na śladowanie, y, y, tak? Y, y, mhm. dla, dla nich, dla nich to, są, to są prawdziwi bohaterowie, to są żywe postacie. To jest, to jest fantastyczne w tym, że jak oni opowiadają czy słuchają o tym, jakim się mówi o Pileckim, o Łukaszu Cieplińskim, o, 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 o roju o innych, to oni widzą w tych ludziach autentyczne, autentycznych bohaterów. To nie są bohaterowie, którzy stoją na pomniku, prawda, i, i groźnie patrzą i, i, i tak dalej. Natomiast jeśli idzie o, o Konstytucję 3 Maja, to tutaj, tutaj no, ten temat zawsze był, tak? To jest tylko kwestia interpretacji i jesteśmy, mówię, w przededniu tego święta. Myślę, że to jest o tyle ciekawe, bo pamiętajmy, że to święto zostało wszystko wyrzucone już w 1945 roku. Dokładnie. 1 maja jeszcze były flagi, tak? E, tak, ale 2 tak. szybciutko je ściągano. Tak, mhm. tak. 3 maja wyrzucono. W to miejsce próbowano wrzucić inne święto, tak zwane święto odrodzenia Polski, czyli 22 lipca. Najbardziej zakłamana chyba z rocznic powstania PKWN. E, to jest, jak wszyscy znakomicie wiemy, no, historia zakłamana od A do Z, jak w tym słynnym dowcipie prawda, o tym, że w Moskwie rozdają e, samolot potem się okazuje, że nie w Moskwie tylko, gdzie, gdzie, tylko w Kijowie, nie samoloty tylko rowery i nie rozdają tylko kradną. I z pkwn proszę zwrócić uwagę, bo tak samo, przecież to nie powstało w Lublinie tylko w Moskwie, nie zrobili tego polscy komuniści tylko Stalin i nie ogłoszono tego tam tylko, tylko gdzie indziej. I 3 maja, dlaczego, dlaczego tak zwalczano to święto? Bo tu jest... Prosta rzecz. To nie chodzi o to, że tam w, w konstytucji. znalazł... imperium rosyjskiemu to się nie spodobało. Po nie, chodziło o strojów. prostą rzecz, że e, grupa ludzi, reformatorów, którym e, na sercu leżało dobro Polski. Nowoczesnych, jak e, na tamte Nowoczesnych, czasy. Mhm. tak. Do tego przyłączył się nawet Stanisław August Poniatowski, o którym ja niestety mam bardzo złe <laughs> zdanie, więc to na razie może pomińmy. E, ale ci ludzie postanowili jedno: musimy ratować państwo polskie, a jedy, najważniejszym elementem ratowania ojczyzny w końcu XVIII wieku było zrzucenie jarzma Rosji. I tutaj dochodzimy do sedna. Z tym się kojarzyło to święto. Dlatego tuż po wojnie tak było zwalczane. A druga rzecz, mam wrażenie też, że ono, kiedy zostało przywrócone Sejm w 90. roku bardzo szybko to, to święto przywrócił, to ono jednak niestety nie miało, nie miało odpowiedniej odpowiedniej otoczki. Oprawy. I oprawy, tak. mhm. Ale zgodzi się Pan ze słowami na przykład Hugo Kołątaja, tak? czy Ignacego Potockiego, że tak naprawdę ta Konstytucja 3 Maja to był ostatni głos i ostatnia wola gasnącej ojczyzny. Pewnie tak. No ja, ja traktuję Konstytucję 3 Maja w ramach pewnego symbolu, bo powiedzmy sobie szczerze. Tylko nie ona... wyłącznie. Ale proszę zwrócić uwagę, ona tak naprawdę, jeśli obowiązywała, tutaj możemy dyskutować przez rok, tak, w roku 1792, zresztą to jest ważne wydarzenie, w maju, właśnie w rocznicę uchwalono ustawę o barwach narodowych mhm. naszych biało-czerwonych, ale dla Polaków w XIX wieku konstytucja 3 maja była pewnym punktem odniesienia, symbolem walki o niepodległość Polski. Do tego odwoływali się i powstańcy symbolem Kościuszkowski, i listopadowi, mhm. i cała emigracja z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim, i późniejsze, i późniejsze pokolenia. To był pewien, pewien symbol, bo to jest właśnie ważne, że my powinniśmy też te rocznice postrzegać w kategorii pewnych yy, symboli. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. No, dzisiaj już nie będziemy niestety mówić o bujnym życiu, bardzo ciekawym, interesującym Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale może innym razem. Mam nadzieję. Serdecznie dziękuję. dziękuję. Pan Piotr Dmitrowicz, historyk radiowny, był dzisiaj naszym gościem. To był temat dnia. Do zobaczenia.